Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. O wierzeniach słowiańskich opowie nam nasz gość Michał Kuźniar, który jest autorem podcastu Demony Słowiańskie. W co wierzyli Słowianie? Wierzyli w coś, co nazywamy politeizmem, czyli w zasadzie w wielobóstwo. Słowianie zasadniczo wierzyli sobie w jakieś bóstwa, demony, kult zmarłych, no, kult przyrody. Czy mitologia słowiańska skupia się wokół legend i opowieści, tak jak mitologia na przykład grecka czy rzymska? Nie mamy mitów słowiańskich, nie ma czegoś takiego jak mity słowiańskie. Są późniejsze opowieści, tak. W całej Słowiańszczyzny nie za bardzo zachowały się jakieś pozostałości jakiegoś panteonu słowiańskiego. Skąd jest czerpana ta wiedza o tej mitologii? Mamy trochę źródeł dla rejonu Połabia i Pomorza. Natomiast drugim rejonem jest Ruś. Natomiast, tak jak mówiłem, nie ma źródeł dla Polski, Czech, Słowacji i dla Bałkanów też prawie nic. Przynajmniej z tego okresu takiego średniowiecznego. Jak powiązana jest mitologia słowiańska z Krakowem? Kraków raczej kojarzy mi się z legendami. W Krakowie pracował Jan Długosz, powiedzmy, że żył przez długi czas i tam w zasadzie tworzył. I on zostawił faktycznie te swoje dzieje, roczniki Polski, w których faktycznie opisywał mitologię słowiańską, tylko że jego twórczość jest z XV wieku i on większość tego sobie po prostu wymyślał. Mamy dużo legend. Masz jakąś swoją ulubioną? Chyba ta o zaczerwonych gołębiach. Czy w twojej rodzinie jest coś tak mocno zakorzenionego, co mogłoby wiązać się z naszą rozmową, z naszym tematem? U nas zazwyczaj dzieciom wiążemy czerwoną wstążeczkę przy łóżeczku albo przy wózku. Babcia uważa, że to ma chronić przed złymi urokami. Nigdy nie spotkałam z tym w swoich stronach, ale za to dość hucznie obchodzimy co roku wianki. I więcej na ten temat usłyszycie od Wiktorii Korzeniewskiej, która prowadzi Instagrama Slavikbook i jest autorką książki Czerwona Baśń. Czym właściwie jest ta współczesna słowiańskość? No to współczesna słowiańskość to jest takie określenie, którego ja bardzo często używam na to, co mamy teraz. Czyli na tą fascynację taką tą słowiańskością sprzed 1000 lat, na wykorzystywanie tych mitów, tej takiej mądrości naszych przodków, inspirowania się tym. No ale to nie jest ta słowiańskość, która już była. A czy jakieś obrzędy zostały w niezmienionej formie? Tradycje zostały. Bardzo dużo rzeczy, które kiedyś były takimi rzeczami powiązanymi właśnie z kultem bogów, powiązanymi z religią, teraz u nas zostały jako tradycje, które no, robimy to, ale nie wiemy dlaczego bardzo często. Na przykład zaraz będzie Wielkanoc, no i będziemy wszyscy malować jajka. Porządki wiosenne to mają olbrzymią moc. Topienie Marzanny na pewno z przedszkola wszyscy kojarzymy. To nadal z nami jest i topienie Marzanny, to było cała masa przesądów z tym związanych. 1 listopada no, w Polsce cmentarze po prostu płoną zniczami. To są dziady słowiańskie, kiedy granica między światami żywych i umarłych jest bardzo, bardzo cienka. No, upały to są nasze takie słowiańskie walentynki. I topiło się wtedy wianki, panny rzucały wianki i panowie musieli je wyłowić. Wracamy do tych korzeni, szukamy tego, co jest głębiej, no bo Polska nie zaczęła się razem z chrztem. Tutaj działo się bardzo dużo rzeczy. A obchodzisz jeszcze śmigusa dyngusa? No, na pewno jest takim przytłam jak kiedyś. A w ogóle wiedziałaś, że to są stare zwyczaje? Pierwszy z nich, śmigus, polegał na biciu się młodymi witkami wierzby lub palmami po nogach. Dyngus natomiast polegał na oblewaniu się wodą. Wierzono, że ma to wpływ na płodność, ale miało to trochę taki charakter zalotów. Panny, które musiały z piskiem uciekać przed oblaniem, cieszyły się największą ilością adoratorów. Niestety te, które zostawały suche, nie wzbudzały takiego zainteresowania. Teraz to już jest raczej takie zwykłe oblewanie się wodą nawzajem. No, zdecydowanie ten zwyczaj nabrał no, zupełnie innej formy.
No ale wróćmy może do rozmowy z Wiktorią Korzeniewską. Dowiemy się, czy mitologia słowiańska jest faktycznie tak mroczna, jak przedstawiają ją wszystkie książki, filmy i seriale. Czy jest to jednak tylko złudne założenie? A czy mitologia słowiańska faktycznie jest taka mroczna, jak się kojarzy? Mi się nie kojarzy mrocznie. Mi się kojarzy tak bardzo, bardzo swojsko. Wiecie, w mitologii słowiańskiej, w tych wierzeniach, nam nie grozi piekłem, jak coś zrobimy źle. Tak? Nie ma tam piekła, jest nawia. Możliwe, że groźne mogą się wydawać te wszystkie demony mitologii słowiańskiej. Ale też te demony nie są tam przez przypadek. One są po to troszkę, żeby nas chronić. Te demony też powstały po to, żeby wytłumaczyć zjawiska, których nie rozumiemy. Ale nie nazwałabym mitologii słowiańskiej taką mroczną i straszną. Ona jest bardzo bliska naturze. A jak zaczęła się twoja przygoda ze słowiańskością? Zaczęła się szybko. Zaczęła się szybko właściwie od mojego dzieciństwa. Więc mnie jarały lesze, kikimory, rusałki. To było takie moje.